Nad skomplikowanym i wymagającym szczególnej kontroli i uwagi procesem produkcji amoniaku czuwa szereg pracowników. Od tych bezpośrednio analizujących proces po pracowników wykonujących pracę bezpośrednio na instalacji. Ważną rolę w tym procesie odgrywają także dział technologiczny oraz służby automatyczne, elektryczne i mechaniczne. Od 44 lat przy produkcji amoniaku pracuje Zbigniew Kiernicki. Najpierw w Puławach, a od 1984 roku na stanowisku aparatowy sterowniczy czy procesów chemicznych na Wydziale Syntezy Amoniaku w Grupie Azoty Police. Jest to instalacja wysokociśnieniowa, ciśnienie robocze 190 atmosfer. Praca sterowniczych polega na tym, żeby to koordynować, obserwować setki parametrów. Sterowniczy musi znać po prostu cały proces doskonale, żeby wiedzieć, w którym momencie zaistnieje jakieś niebezpieczeństwo, żeby mógł pokojarzyć, zanalizować sytuację, wyprowadzić proces na prostą. Kontrola procesu produkcji amoniaku na sterowni centralnej odbywa się za pośrednictwem specjalnego systemu sterowania z poziomu, którego pracownicy monitorują w czasie rzeczywistym parametry procesu wyświetlane na monitorach ekranowych. W czasie wystąpienia zaburzenia operator podejmuje natychmiast czynności, aby przywrócić poprawność przebiegu procesu. Instalacja wyposażona jest w szereg układów blokad, które w przypadku wystąpienia awarii umożliwiają w bezpieczny sposób zatrzymanie instalacji. Pracy sterowniczych pomagają wykresy, które analizują proces. Każdy parametr jest na wykresie. Jeżeli następuje jakieś zawahanie, zaburzenie, sterowniczy widzi i wtedy przystępuje do działania. Praca polega też również na współpracy z innymi wydziałami, z EC, z mocznikiem, ponieważ my ze stokarzem, ponieważ produkt w postaci amoniaku wysyłamy na stokarz, a połowę wysyłamy, jeżeli dwie linie pracują, na mocznik, z którego robiony jest mocznik. Jednostka biznesowa Nitro współpracuje ze wszystkimi wytwórniami na terenie całej spółki. Amoniak produkowany w grupie Azoty Police wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji mocznika, nawozów NPK oraz sprzedawany na rynki krajowe i zagraniczne.